napięcia w karku i w barkach, a właściwie to, w jaki sposób my te napięcia gromadzimy. Pokażę Ci trzy asany, podczas których w dużym stopniu możesz nieświadomie gromadzić napięcia w okolicy szyi, barków, karku. Pierwszym z nich będzie Urdhva Hastasana, czyli unoszenie ramion ku górze, drugim pies z głową w górę, trzecim każdy skłon do przodu typu Paschimottanasana. Zacznijmy od Urdhva Hastasana. Możesz wykonać uniesienie ramion w ten sposób, bądź możesz wykonać to w ten sposób. Mam nadzieję, że różnica jest widoczna. Druga. Pies z głową w górę, wykonany w ten sposób, bądź w ten sposób. Tutaj różnica jest zdecydowanie widoczna. I trzecia z asan, cała grupa asan, skłony do przodu, które możesz wykonać w ten sposób, bądź w ten sposób. I w tych trzech przykładach, które przed chwilą pokazałam, doskonale było widać, jak te napięcia zaczynają gromadzić się i zaciskać przestrzeń między uchem i barkiem. A teraz pokażę Ci, w jaki sposób prawidłowo wykonywać te trzy asany lub też całe grupy asan, aby tych napięć nie gromadzić. Zacznijmy od unoszenia ramion ku górze. Niby tak banalna czynność, unoszenie ramion ku górze, a zobaczcie, jak dużo napięć, powtarzając na przykład powitania słońca, ile możemy tych napięć zgromadzić w szyi. Więc teraz tak, pierwsza rzecz, zrób to na totalnym luzie. Wznieś ramiona, mając cały czas obniżone barki, nie podnoś łopatek. Na końcu odchyl głowę i możesz zostawić ręce rozchylone lub też je połączyć. Nie zaciskaj karku, nie unoś ramion, cały czas barki w dole, łopatki w dole, głowa delikatnie odchylona. Pies z głową w górę. Kiedy wejdziesz do asany, mocno dociskaj ramiona. Zwróćcie uwagę, co się stanie. Jeżeli najpierw wejdę do tej wersji mocno zaciśniętej, a później zmienię schemat ruchu i docisnę mocniej ramiona, wydłużając szyję, a następnie ściągnę łopatki, zrotuję na zewnątrz barki, czyli dam je do retrakcji. Zwróćcie uwagę na przestrzeń, która się tworzy w okolicy karku, w okolicy barków. Przestrzeń, która tworzy się pomiędzy uchem i ramionami. Ta przestrzeń powoduje, że kark się nie napina. Ostatnia, cała grupa asan, czyli skłony do przodu. Kiedy wchodzisz do asany, nie myśl o tym, że napięcie karku i barku w ten sposób i ciągnięcie spowoduje, że zejdziesz niżej. Nie zejdziesz niżej. Takie ciągnięcie powoduje tylko napięcie w okolicy lędźwiowej. Poza tym, jeżeli masz blokadę w odcinku lędźwiowym, to nie ciągnij do przodu, bo i tak nic to nie da, a pogorszy tylko i wyłącznie stan Twojego kręgosłupa lędźwiowego. Jeśli chcesz zwiększyć pracę rozciągającą, zdecydowanie lepiej jest po prostu dać barki do tyłu. Stworzysz przestrzeń w okolicy szyi, barków, a też to ściąganie barków do tyłu, przybliżanie łopatek do siebie spowoduje zwiększoną pracę rozciągającą pod spodem nóg. Wypróbujcie to. Naprawdę poczujecie różnicę. Mam nadzieję, że te trzy proste przykłady spowodują, że zaczniesz troszeczkę inaczej patrzeć na swoją praktykę. Jeżeli wykonujesz te błędy, postarasz się je wychwycić, no i zmienić swoją praktykę, tak aby ona była wolna od napięć w okolicy karku i szyi. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia.